Na razie na półkach magazynów Narodowego Centrum Kultury Filmowej jest jeszcze trochę miejsca, ale już niedługo może się to zmienić. NCKF uruchamia Narodową Zbiórkę Kinowych i Filmowych Eksponatów, które zilustrują rozwój polskiej kultury filmowej. Chętni mogą przynosić oryginalne rekwizyty, kostiumy i elementy dekoracji, a także dokumenty, plakaty i neony kinowe, mówi Rafał Pakuła z działu wystaw i projekcji. Z moimi plecami znajdują się eksponaty, które już trafiły do magazynu Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Jak widać, są to bardzo zróżnicowane eksponaty sięgające XIX i XX wieku. Technika filmowa, mogą być to dokumenty, są to dokumenty, są to plakaty, są to bilety. I liczymy również na to, że właśnie od Państwa będziemy pozyskiwać kolejne tego typu rzeczy, które trafią wkrótce na wystawę Kinopolonia i wspólnie będziemy budowali historię polską. I światowego filmu. Zbiórka nie jest ograniczona czasowo. Po uruchomieniu wystawy nadal będzie można ją uzupełniać.